muzycznej jedynce wspaniały gość, Monika Kuszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, jak mam mówić, pani dyrektor, czy pani redaktor, nie, czy pani proszę. Reporter. Może po prostu po imieniu. Ja o tytuły nie dbam, także... No ale te tytuły są prawdziwe i o tym za chwilę porozmawiamy. No jeśli muszą być, to trudno, no. To będą. Ale najpierw będzie nasza była piosenka dnia. I nie pamiętam, kiedy to było, ale w każdym razie, kiedy jesteś przy mnie, w jedynce było piosenką dnia. To fajnie, że wybraliśmy ten utwór? Tak, bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. To jest piosenka z mojej pierwszej solowej płyty, także bardzo się cieszę, że zechcieliście państwo ją grać tutaj w radio u siebie. No to przeżyjmy to jeszcze raz. Monika Kuszyńska śpiewała, to bardzo osobista piosenka. Tak, tak jak wszystkie na mojej płycie. To prawda, bo słuchając ich właśnie tak sobie pomyślałam. Ja wymieniłam te tytuły, no bo spotkałyśmy się tutaj dzisiaj, by powiedzieć o festiwalu. Już tak. Ósmy raz się odbywa i jest festiwal, tak? Tak, jest festiwal, który odbywa się na Bemowie. Konkretnie jest organizowany przez Bemowskie Centrum Kultury i tam rzeczywiście zostałam poproszona o pełnienie takiej funkcji po raz drugi. Dyrektor artystyczny. Tak, dyrektor artystyczny. Trochę mnie to bawi, te tytuły, dlatego tak sobie żartujemy, ale no, z przyjemnością się zaangażowałam w to dzieło, bo jest naprawdę zacne, myślę. To jest taki festiwal integracyjny, który, no właśnie w tej chwili już odbywają się warsztaty przygotowujące młodych uczestników, którzy się w drodze eliminacji dostali do finału. Wśród nich są także ludzie z niepełnosprawnościami. Jest ich znacznie mniej, bo jakby wyłanialiśmy nie patrząc w ogóle na to, nawet powiedziałabym, że nie mieliśmy pojęcia, kto ma jakiś problem z tym, kto nie, bo po prostu słuchaliśmy nagrań, których przyszło bardzo dużo w tym roku i nie sugerowaliśmy się niczym prócz po prostu dobrego wykonania. Także jest to taka, myślę, no moim zdaniem uczciwa gra, która wszystkich stawia na równi. No i co? I w najbliższy piątek odbędzie się finał w Bemowskim właśnie Centrum Kultury przy ulicy Górczewskiej. Finał otwarty dla publiczności. Tam w pięknej auli, w sali koncertowej będziemy słuchać wszystkich tych, mamy bodajże 18 wykonawców. Będzie się przysłuchiwało zacne jury tym występom i wyłonimy zwycięzców. Ja mówię o tym, bo chcę bardzo państwa zaprosić zarówno na ten finał, który o godzinie 17 się rozpocznie. Bo tak jak mówię, wstęp jest wolny, byłoby nam bardzo miło, gdybyście przyszli pokibicować młodzieży z całej Polski. No a w sobotę już koncert laureatów, rozdanie nagród, no i gwiazda naszego wieczoru, Mietek Szcześniak, którego osobiście uwielbiam, kocham tak, i cieszę ja się bardzo, że on że zaśpiewa. On także udziela lekcji naszym warsztatowiczom, co jest dla nas też świetnie. Wielką radością. Tak, ja sama z przyjemnością się temu przysłuchuję, przyglądam i sama się uczę. Także ten koncert, będzie też mój koncert, krótki, ale będzie. To wszystko w sobotę w Amfiteatrze Bemowskim. No a w naszym zacnym jury, które muszę wspomnieć również, bo mam wielką przyjemność z tego tytułu, będzie zasiadała między innymi właśnie pani Maria Szabłowska. No tak. Będzie, ponieważ jest to festiwal tematyczny poniekąd, ponieważ co roku obieramy sobie jakby jednego autora piosenek lub też autora tekstów. W tym roku wybraliśmy piosenki Seweryna Krajewskiego. Myślę, piękny repertuar. Piękny repertuar i bogaty. Bardzo bogaty i uczestnicy będą między innymi te piosenki wykonywać.
Dlatego w jury marzyło nam się, żeby był Seweryn, ale to jest ciężka, to jest trudna sprawa, ale bardzo jesteśmy szczęśliwi, że może być jego syn, Sebastian, który też jest muzykiem, kompozytorem, i ja jestem bardzo szczęśliwa, że on się zgodził być z nami. Myślę, że będzie bardzo godnie reprezentował swojego ojca. Oprócz tego będę ja jeszcze i przedstawiciele sponsorów. Bardzo piękne nagrody mamy w tym roku. Rozgadałam się, ale tak, chcę wszystko powiedzieć. Ale wstęp wolny, prawda? Wstęp wolny, są państwo w Warszawie. Tak, tak, zapraszam w piątek. Serdecznie. No a najbardziej w sobotę do właśnie amfiteatru na godzinę 18. Tam wszystko się zaczyna i myślę, że będzie naprawdę dużo, dużo atrakcji. Pani Moniko, jak teraz pani patrzy na te lata, które minęły, na pewno miała pani momenty zwątpienia wielkiego i tak dalej. To czy pani się spodziewała, że tak to wszystko się fantastycznie jakoś ułoży? Bo patrzę na panią, naprawdę piękna kobieta tu siedzi naprzeciwko mnie, mąż za szybą, festiwal rozwija się, płyta jest, przeboje są, dwie piosenki z tej płyty już były piosenkami dnia w radiowej jedynce. No naprawdę fantastycznie. No, bardzo się cieszę naprawdę, że tak to się wszystko rozwija i no, nie mogę zaprzeczyć, że w dobrą stronę moje życie się potoczyło i mogło być oczywiście różnie. I rzeczywiście te chwile zwątpienia były, bardzo dużo ich było i do tej pory miewam chwile zwątpienia. I myśmy mieli też chwile zwątpienia, bo ten wypadek z Warius Manxem tak. był tak poważny, że wydawało się, że... No, że już nie będzie nic dobrze. Nie będzie, tak, tak, tego. Tak. Jasne, no minęło kilka lat i rzeczywiście to było bardzo trudne lata, nie ukrywam, że to był koszmar w moim życiu, ale nie wracam do tego po prostu. Udało mi się odbić od tych najtrudniejszych momentów i miałam wielkie szczęście po drodze do ludzi, którzy mnie wyciągali z tego dna i wciąż odpukać. Mam to szczęście spotykać wspaniałych ludzi, mieć bardzo ciekawe propozycje. A właśnie tak myślę o tych propozycjach, że może one wcale by się nie pojawiły, gdyby pani nadal była wokalistką Wariusa, czy tam, nie wiem, jakiegoś innego zespołu, że może nie byłaby pani właśnie szefową artystyczną tego festiwalu, nie byłaby pani reporterką w Dzień Dobry TVN. Pewnie tak. No wszystko gdzieś ma swoją, nie wiem, swoje miejsce i czas i rzeczywiście te zwroty akcji, czasami takie bardzo trudne w naszym życiu, które na początku się wydają że bez wyjścia, tragedią, prawda? Bez tak. wyjścia. Tak, okazuje się, że później z perspektywy dają nam zupełnie nowe, inne możliwości. I to nie jest tylko moje zdanie, bo często się z tym spotykam, szczególnie teraz właśnie, kiedy prowadzę nagrywam te felietony z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy podobne czy zupełnie inne, ale trudne historie przeżywają, to gdzieś takie są często ich wnioski, że właśnie już po czasie oceniają na plus nawet tę sytuację, że to był zwrot trudny, ale jednak konsekwencje są bardzo pozytywne i można z każdej tej sytuacji wyjść obronną ręką i można z niej coś dobrego wyciągnąć. Można to życie swoje przekuć jakby w dobrą monetę. Tylko trzeba wiele wykazać też zaangażowania. Ale trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Nie można się poddawać. Tak, trzeba jednak trochę optymizmu wykazać. Trzeba umieć spojrzeć na jasne strony, bo nie jest tylko tak, że jest totalny dół, tylko tak, ja tak sądzę, taka jest moja teoria, że trudno jest dostrzec, że jest tam jakieś światło, ale ono jest. Tylko właśnie trzeba się do niego dokopać, wtedy nagle się pojawiają ludzie dookoła nas. Jeżeli będziemy odrzucać to wiecznie, to dajemy sobie szansę. Dokładnie, a poza tym te szanse nagle znikają. One też nie są wieczne. Więc myślę, że oczywiście pewnego otwarcia to od nas wymaga i jak najbardziej trzeba sobie dać ten czas, kiedy można być w dole, bo to jest naturalne, nie da się od razu być radosnym, tylko trzeba to przechorować, ale w pewnym momencie dobrze jest podjąć decyzję, że już mamy to za sobą i chcemy iść do przodu i przeżyć to życie jakoś sensownie.
Monika, jest jeszcze dużo opcji. Monika Kuszyńska w muzycznej jedynce. Jako puentę mam moje Eldorado z Wariusem jeszcze pani nagranie, a to dlatego, że tak sobie panią zapamiętałam z festiwalu w Karlsham wiele lat temu. Wygraliście tam wtedy bezapelacyjnie. A ja też tam byłam w jury. I zachwycali się inni członkowie, to międzynarodowe było jury, tą piękną wokalistką, która nie dosyć, że tak dobrze śpiewa, to jeszcze jest taką piękną dziewczyną. Jak miło. Dziękuję bardzo. Tak. I zapraszamy na ten festiwal na Bemowie. Zapraszamy. Dziękuję pięknie.